Zakładasz sobie skrzynkę. Skrzynkę? Jaką skrzynkę? Do poczty elektronicznej. Będziesz mogła wysyłać e-maile, a dzięki internetowi masz dostęp do wszystkich informacji. To może... Może wpadłbyś do mnie i sprawdzić, co ja mam w tym komputerze. Szczerze, bo ja sobie tak tutaj lody jadłem i tak powiem pani, może tak to niewinnie wygląda, ale tak... No tak powiem pani, ja prosty chłopak jestem, informatykę skończyłem i chciałem się po prostu dziewczyną umyć. A pani mi się tak troszkę spodobała i... Dzięki, ale ja tak troszkę to zajęta jestem. Troszkę? Ale to fajnie, że pani troszkę, bo ja długo troszkę, to ja mogłem pani zająć, może co? Pani troszkę mnie zajęła, bo nie ja troszkę... Właśnie idę go odebrać, z pociągu, więc... Naprawdę? No, przysięgam. Poważnie? Serio. A wszystko jest dobrze w porządku, no wizualnie, niech pani zobaczy, proszę, bo ja tak czuję trochę nie ten... Nie? Że brzuszek, że trochę... odwagi. Naprawdę? Poważnie? Chciałem numer telefonu. Ha. Na radę? Nie, bo się urwałem z kółka informatyków i tak mówię... Zobaczyłem panią procesor, zaczął mi chodzić szybciej i mówię, dobra, internet też? Nie, a, tak, nie. A takie pytanie, a ma pani internet bezprzewodowy? Tak. Naprawdę? Tak. Nie wiem. Nie, ale gdzie myślisz? Nie, bo naprawiam komputery i tak szukam kogoś, komu czasami komputer naprawię też. Ja nie korzystam tak wszystko. Proszę? Czy pani co? Ja tak nie wiem po prostu co, tak panią zaobserwowałem, a tak nie wiem co po prostu powiedzieć, bo tak chciałem się panią umówić, szczerze powiem pani. Przykro mi, ale nie dzisiaj. Nie? A kiedy? Przepraszam. Nie wiem, proszę? Nie wiem, jestem spoza Szczecina, także nie wiem. Proszę bardzo, o ja już widziałem. Ja tam widziałem już ciebie już od początku, bo mój internet mi tak podpowiedział, że idzie piękna kobieta. Znaczy nie, bo byłem teraz na spotkaniu z informatykami. I powiedzieli mi, że tutaj właśnie fajne kobiety chodzą, że w Szczecinie. I tak zobaczyłem ciebie i tak mi tak kilobajty do serca mi podeszły. No to na pewno jeszcze wiele innych tam znajdziesz. I tak mam takie pytanie, bo ja dzisiaj byłem w Wałchanie i widziałem fajne ołówki promocji i gumki takie fajne do zmazywania. I czy umówisz się ze mną na kawę? O, jeszcze mówię. Jeszcze raz? Wody tam. Taka sytuacja, bo ja wie pani co, ja tak powiem sobie po prostu z mostu, bo ja jestem informatyk, ja po prostu chciałem z panią mówić. Proszę? Nie, no właśnie na górę. Proszę? Na córki. A jeszcze, ale tak, jak ktoś mówi? Proszę? Nie. Nie? Bo byłem dzisiaj na zakupach, widziałem tak, ryby w sprzedaży, te takie klocki Lego i umówisz się ze mną na randkę? Okej, okay, kiedy? Co robisz 30 czerwca? To odległa data. Nie planuję tak daleko. Nie wiem, czy będę w Szczecinie wtedy. Bo ja będę 30 czerwca. Czy będę 30 czerwca w Szczecinie, także problem. No jak to? No musisz być, no ja przyjeżdżam. No. Poważnie, naprawdę. Tak? No, a ja gratuluję, wie pani czego pani chciałem pogratulować? Przede wszystkim fajnego uśmiechu, że ma pani dystans do świata, że ma pani uśmiech. I akurat nagrywaliśmy tam filmik. Udało się panu. Tak? Będziemy mogli to pokazać właśnie z takiej fajnej, tak? Dobra, no. To dziękuję pani bardzo w takim razie. A gdzie to będzie pokazane? Proszę jeszcze pomachać. A u mnie... To bardzo śmieszne. Łyczka? Nie, dziękuję. Dobra, zimne. Paweł, daj spokój. Ciebie nie pytam, bo tu zawsze odmawiasz. My musimy już iść. Odrabiać lekcje, co? Cześć. Cześć. Jeszcze raz. Mówisz, że mi się nic nie psuje. Nie psuje się nic. Nie. Można się obrócić i pomachać. Bo tam. Pierwszą dziewczyną, która chce mi dać ten numer w kalkulatorze, dlatego proszę wpisz tutaj swój numer telefonu. O kurczę, chyba nie działa. O, jednak jak się przyciśnie, widzisz zero? Dasz radę wpisać? O, super. O, ja będę miał numer nareszcie.